Kto trzyma tu dwie strony? Ja! Ja trzymam. A, dobra, dobra, dobra. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na odsłonięciu, otwarciu Maja Muralu, Muralu Końca Świata, który w bardzo ekstremalnych i bliskich końcu świata warunkach w grudniu przy mrozach 5-stopniowych był realizowany. 15. Od minus 5 do minus 15, także bardzo Państwa serdecznie witamy i za chwilę sprawdzimy, czy koniec świata się rozpocznie w tym momencie. Nie, proszę Państwa, jeszcze nie ma. Maja Mural, Mural Końca Świata powstał w ramach projektu Teatru Nowego Sztuka Gniewu, Festiwal Sztuki Angażującej. Jest z nami Michał Pałasz, który jest głównym pomysłodawcą tego muralu. Michale, oddaję Ci. Skąd realizacja, skąd organizacja i o co chodzi tak naprawdę z całym muralem? Chodzi o to, żeby w ramach Sztuki Gniewu, czyli festiwalu, w ramach którego jest organizowany mural, zdenerwować się na to, że inskrypcja Majów jest odczytywana w opaczny sposób. I tak jak ona jest odczytywana, ze względu na treść, tak ze względu na formę, postanowiliśmy pomieszać glify z tej inskrypcji Majów, nie Azteków, nie Inków, także chcieliśmy zwrócić na to uwagę. Pomieszaliśmy te glify, ułożyliśmy je w grę Tetris, ponieważ jest to gra medialna. Jak powinna być w takim razie odczytywana ta inskrypcja, w takim razie, jeżeli jest źle odczytywana? Nie jestem majologiem, ale nasz majolog, dr Jarosław Zirałka, przetłumaczył inskrypcję jako napis mówiący, że ta budowla została poświęcona tyle a tyle czasu przed 21 grudnia 2012 roku. Ponieważ majowie odnosili się w datowaniu do przyszłości, a nie do przeszłości jak my. Będzie koniec świata? Nie będzie. Dlaczego? No, znaczy będzie, ale to jest informacja dużo przedwczesna. Okej, okay, dobra. Jeszcze powiedz samą projekt realizacja, czyli jak to wyglądało wszystko. Było ciężko, było łatwo błyskać mur? Było ciężko, bo trwało to kilka miesięcy. Było ciężko także ze względu na warunki atmosferyczne, jakie panowały w grudniu przy malowaniu, minus 14 stopni. Projektantka Aleksandra Toborowicz leży właśnie z zapaleniem oskrzeli. Nie mogła dziś tutaj być. Było ciężko, ale było też bardzo przyjemnie, ponieważ zaangażowało się w to ponad 20 osób. Instytucje jak KBF, Teatr Nowy, Fundacja Sztuki Nowej, znaczy się... Wszyscy, którzy są. Instytucja Kultury. I jesteśmy bardzo wdzięczni za tą pomoc, która nam została okazana ze strony wszystkich tych instytucji i osób w nich pracujących, ponieważ byli zaskakująco, tak by się mogło wydawać, przychylni temu projektowi.